pytam o dziecko, gdzie jest dziecko? Nie widział pan dziecka, że dziecko było szczęśliwe, bo było u sąsiadów. I pan przyszedł i mówi, a to panią mąż bił od 2011, znaczy konflikty powstały od 2011. Ja mówię, że nie, niech pan pisze tak. Znaczy ja powiedziałam, że nieprawda, bo to było 2005, od początku małżeństwa. On mówi, wie pani, żeby tak załagodzić, tak jak w postanowieniu w Zambrowskim, a jeszcze nie wiedziałam, że to bracia, tak podejrzewałam, ale... No kazał mi kłamać, czyli ja miałam wbrew sobie kłamać? Ja mówię, jak to? Nie mówię, niech pan pisze prawdę. Więc później nie byłam pewna, co on napisał w tym oświadczeniu. Napisałam do niego pismo, takie, że aż mu chyba w pięty zaszło, po którym sędzia Julita Aronowicz wydała nakaz odebrania mi wtedy córeczki. Mimo tego, że sąsiedzi się podpisali, cała wioska wtedy z oświadczeniem sołtysa i z moimi dobrymi opiniami, żeby mi nie zabierać dziecka, gdzie mi świadkowie się stawili, w tym zgwałcona dziewczyna 15-letnia, wtedy jeszcze kiedyś miała. W 2005-2006 roku była zgwałcona przez mojego byłego męża, gdzie prokuratura nie chce tego wyjaśnić do dzisiaj. Do widzenia.